Szanowni Państwo, chciałabym dzisiaj pokazać, na czym Centrum Dialogu właśnie pracuje w domu. Zdalnie pracujemy, przygotowując publikację Romana Kenta, autobiografię. Odwaga była moją jedyną szansą. Troszkę inny będzie polski tytuł. My właśnie w tej chwili przygotowujemy tę książkę. Pracujemy w domach. Mamy nadzieję, że jeszcze w kwietniu, a najpóźniej w maju, na urodziny Romana Kenta ta książka się ukaże. Roman Kent już był bohaterem wystawy, którą przygotowaliśmy w Centrum Dialogu kilka lat temu. Mówiliśmy o jego rodzinie. Roman Kent nazywał się Kniker. Jego ojciec, Emanuel, miał w Łodzi fabrykę przy ulicy Śródmiejskiej. Dzisiaj jest to ulica Więckowskiego, a mieszkali w domu przy ulicy Śródmiejskiej 38, czyli to jest następny budynek za dzisiejszym Muzeum Sztuki. Z rodziny niestety nie przeżyła, rodzice nie przeżyli wojny. Przeżyło natomiast rodzeństwo Romana i on z bratem Leonem wyemigrowali po wojnie do Stanów Zjednoczonych, natomiast siostry wyjechały do Szwecji. Niestety jedna z sióstr, Dorota, Dasza, zmarła niedługo po wojnie, ale rodzina Reni mieszkała i mieszka nadal w Szwecji. Roman Kent jest działaczem społecznym wielu organizacji, między innymi Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, jest przyjacielem szkolnym Mariana Turskiego i to właśnie inicjatywie Mariana Turskiego zawdzięczamy to, że książka się ukaże. To jest zdjęcie z czasów wojny, z gimnazjum, gdzie na którym jest zarówno Marian Turski, jak i Roman Kent, jak i ich szkolny przyjaciel Dawid Sierakowiak, autor niezwykłego dziennika w getcie. Dawid Sierakowiak zmarł w getcie z głodu, jest pochowany na cmentarzu żydowskim w Łodzi. Roman Kent napisał kilka lat temu i wydał w Nowym Jorku książkę, którą właśnie przetłumaczyliśmy i w tym momencie już pracujemy nad składem, nad jej redakcją. Mamy już piękny wstęp Mariana Turskiego. Jest tam mnóstwo także fotografii rodzinnych, fotografii z działalności Romana Kenta, także z stacji Radegast, bo chciałabym przypomnieć, że Roman Kent przemawiał jako w imieniu ocalałych na stacji Radegast podczas jednych z obchodów łódzkiego getta. Pamięta te swoje dziecięce czasy, bo napisał też książeczkę dla dzieci pod tytułem Mój pies Lala, która została wydana kilka lat temu po polsku i o tej Lali też będzie w książce. To ja już zapraszam do tego, że niedługo naprawdę mamy nadzieję, że mimo tego wszystkiego, co się dzieje dookoła, będziemy Państwu mogli udostępnić, pokazać, podzielić się ciekawą kolejną opowieścią o bardzo ważnej, ciekawej rodzinie łódzkiej. Pozdrawiamy.